Cześć, długie już zadanie z pierwiastkowania liczb zespolonych, tak? Wcześniejszy przykład to był pierwiastek z minus 3, minus 4 i teraz mamy przykład, że mamy policzyć pierwiastek, ile to będzie z 8 plus 6 i. Oczywiście przypominam, że skoro pierwiastek jest drugiego stopnia, tak, bo tutaj nic nie stało, a więc jest drugiego stopnia, to oczywiście będziemy musieli otrzymać aż dwa rozwiązania. Dobra. Każdą liczbę zespoloną, czyli również ten pierwiastek, możemy sobie zapisać w postaci a plus bi. OK? Niemniej jednak wcześniej było a plus bi, tak trochę kaszlawo to było, więc zamiast a plus bi ja mogę napisać, że to jest x plus yi. Tak mi będzie łatwiej później liczyć te równanka. Tak, bo w tym zadaniu oczywiście będzie mnóstwo liczenia i delta do policzenia pewnie. Dobra. Podnosimy to oczywiście wszystko do kwadratu, żeby pozbyć się tego pierwiastka, a więc tu nam zostanie 8 plus 6i. A tu będziemy mieli znowu w związku z tego mnożenia x plus yi do kwadratu. A więc 8 plus 6i równa się. No i to jest a kwadrat plus 2b plus b kwadrat, czyli mamy x kwadrat plus 2 razy pierwszy czynnik razy drugi czynnik plus drugi czynnik do kwadratu, czyli jest i kwadrat, y kwadrat i kwadrat. A oczywiście i kwadrat to jest równe minus 1, więc y kwadrat razy minus 1, ja sobie od razu napiszę, że to jest minus y kwadrat. OK? I teraz oczywiście porównujemy sobie części rzeczywiste, a więc to jest część rzeczywista po prawej stronie, to jest część rzeczywista po lewej stronie równania, czyli mamy x kwadrat minus y kwadrat równa się 8. Oraz porównujemy części urojone, czyli to, co stoi przy i. Tutaj stoi plus 6, a tu stoi 2xy. Czyli piszemy, że 2xy równa się 6. Podzielimy sobie to przez 2y, a więc otrzymamy, że x równa się... Nie, poczekajcie. Dobra. Nie. Aby było ładniej, podzielę sobie to przez 2x, ok? To nie ma znaczenia tak naprawdę, ale mi będzie łatwiej pisać. Czyli wyjdzie mi, że y równa się 6 podzielić przez 2 to jest 3, no i skoro jeszcze dzielimy przez x, to x ląduje w mianowniku. I teraz w to miejsce, zamiast tego y, oczywiście podstawiamy 3 przez x. A więc otrzymujemy tak, x kwadrat minus, otwieramy nawias, bo tu będzie do kwadratu równa się 8. No i tu oczywiście wstawiamy, zamiast tego naszego y, 3 przez x, ok? X kwadrat sobie przepisuję, minus 3 do kwadratu to jest oczywiście 9, x do kwadratu to jest x kwadrat równa się 8. I pomnożę sobie to jeszcze przez, albo zanim to zrobimy, tu jeszcze sobie odejmę przy okazji 8, więc będzie minus 8 równa się 0. No i pomnożę sobie to jeszcze przez x kwadrat, czyli mamy x do potęgi czwartej, tak, bo x kwadrat razy x kwadrat jest x do czwartej, minus 9 razy x kwadrat to jest, sorry, x kwadrat jest x kwadrat, się oczywiście skróci, zostanie minus 9, które sobie tu napiszę już, a minus 8 razy x kwadrat to jest minus 8x kwadrat równa się 0, tak? Tu tylko zamieniłem to miejscami, żebym miał po kolei poukładane bardzo ładnie to nasze równanko. No i po co mi to było teraz, tak? A no po to mi to było, że jeżeli teraz sobie wezmę, że t równa się, albo jeszcze lepiej, że x kwadrat równa się t, to jeżeli to tu podstawię, to otrzymuję tak. Zamiast x do czwartej, skoro x kwadrat równa się t, otrzymuję t kwadrat, minus 8 przepisuję, zamiast x kwadrat oczywiście pojawia się t, no i jeszcze jest minus 9, równa się 0. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe, czyli liczymy sobie deltę. To jest b kwadrat, a więc minus 8 do kwadratu to jest 64. Minus 4 razy 1 to jest minus 4 razy minus 9 to będzie plus 36, więc ta nasza delta wyjdzie 100. Więc pierwiastek z tej naszej delty to będzie dyszka. OK? No i teraz liczymy oczywiście t1, które będzie równe minus b, a więc minus minus 8 to jest 8, minus pierwiastek z delty, czyli dyszka przez 2a, a więc przez 2, bo 2 razy 1, tak? A jest jedynką, bo to jest to, co stoi przy t kwadrat, przed t kwadrat, czyli tu stoi jedynka. Czyli mamy 8 minus 10 to jest minus 2, podzielić na 2 to jest minus 1.
Teraz liczymy sobie te dwa, czyli to jest wzór minus b, czyli znowu będzie ósemka. Tym razem ma być plus pierwiastek z delty, a więc plus dyszka. No i też podzielić przez 2a, czyli przez 2. 8 plus 10 to jest 18, przez 2 to jest 9. I wracamy sobie do x-ów, czyli x kwadrat równa się minus 1 lub x kwadrat równa się 9. Skoro x kwadrat równa się minus 1, no to x równa się albo i lub x równa się, poczekajcie, x równa się i albo x równa się minus i. Natomiast z tego otrzymujemy, skoro x kwadrat równa się 9, to x równa się trójce albo x równa się minus trójce. Ok? Po co tak zrobiłem i napisałem? Bo sobie teraz to wytnę. Ctrl C, weźmiemy tak. To sobie zapiszę tu. Ok? No i jeszcze będę chciał sobie. To zapisać, bo z tego oczywiście teraz będziemy, skoro mamy x, x, skoro mamy y, to oczywiście dzięki temu wyznaczymy sobie tą naszą liczbę z. Tylko ja to tak robię, żeby teraz sobie troszkę miejsca zrobić. Czyli to mogę spokojnie skasować. To mogę spokojnie skasować. No i to mogę spokojnie skasować. Dobra. Tak? Czyli znowu, mówię, tu było, ta liczba miała być x plus i y, tak? Czyli ta nasza liczba, a ja oczywiście nazwę z jako zespolona, lecimy tak. To jest x1, to jest x2, to jest x3, a to jest x4. Czyli jak liczę sobie pierwsze rozwiązanie z1, to oczywiście za x podstawiamy sobie i, czyli mamy i plus y, tak? A, jeszcze y1, dobra. To jeszcze raz, sorry, bo jeszcze y-ków nie wyliczyłem. Teraz do tego wrócimy. Y1. Najpierw y1. Tam to mi się skasowało. Dobra, to jest x1, to jest x2, to jest x3, a to jest x4. Dobra? I teraz mamy tak. Y1 liczymy. To jest 3 przez x, a więc przez i. Tak, to jest i oczywiście. Jeżeli pomnożymy licznik i mianownik przez i, żeby się pozbyć tego i w mianowniku, to otrzymujemy 3 razy i to jest 3i. I razy i to jest i kwadrat, czyli to jest minus 1, więc 3i przez minus 1 to jest minus 3i. Dobra, liczymy y2. To jest znowu 3 przez x2, a więc 3 przez minus i. Znowu mnożymy to sobie przez i w liczniku i w mianowniku. I otrzymujemy 3 razy i, to jest oczywiście 3i. I razy i to jest i kwadrat, czyli minus 1. I jeszcze ten minus daje nam plus, czyli przez 1, więc zostaje 3i. Liczymy sobie y3, który jest równy 3 przez 3. A więc 1. No i jeszcze liczymy sobie y4, który jest równy 3 przez minus 3, a więc jest równy minus 1, tak? No i teraz możemy sobie właśnie wypisać wszystkie nasze rozwiązania. Z1 to będzie tak. X1 to jest i plus yi, czyli y to jest minus 3i razy i. I teraz mamy tak. I razy i to jest i kwadrat, czyli minus 1 razy minus 3 to jest plus 3. Z2. X2 to jest minus i. I teraz plus y razy i, tak? Czyli mamy y2 to jest 3i razy i, to jest 3i kwadrat. I kwadrat to jest minus 1, a więc minus 1 razy 3 to jest minus 3. Liczymy sobie z3, czyli mamy x to jest 3 plus y razy i, czyli 1 razy i, czyli po prostu plus i. A zliczymy sobie z4, czyli mamy x4, a więc minus trójkę, plus, a raczej będzie minus, ale to zaraz, y razy i, czyli minus 1 razy i, to jest oczywiście minus i. Zauważcie, że te wyniki się znowu
powieliły, bo tu jest i plus 3, tu jest 3 minus i, tu jest minus i minus 3, tu jest, też minus 3 minus i, tak? Więc to są te same rozwiązania, bo to jak mówię, musimy otrzymać 2, tak? Tutaj pokazałem, że i w zależności, czy mamy x1, czy y, x1, x2, czy x3, x4, nie ma znaczenia. Dwa wyniki muszą być takie same. Jeżeli nie wyjdą, znaczy, że gdzieś się pomyliliście, tak? No, to i to musi być takie same. No i tyle, tak? To kończy nasze zadanie. To tak jak mówię, no, podstawowe działania na potęgach, na dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu, delta do tego do policzenia. No i to kończy nasze zadanie tak naprawdę, bo dużo rachunków, takie zadanie, że po prostu liczyć, liczyć i liczyć. No w końcu trzeba było to policzyć. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Jak masz pytania, śmiało wrzuć to w komentarz. Napisz komentarz, gdzie jest, czego nie rozumiesz. A póki co, dzięki za uwagę i zmykam nagrywać kolejne dla Ciebie zadania z liczb zespolonych. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.